Witamy serdecznie. Witamy. Kasia Kwiatkowska i Torek. I Wiktorek. Moi drodzy, dzisiaj o moim lilakowym szaleństwie, które sobie zafundowałam wczoraj. Lilak, czyli fioletowy bez też nazywany. To jest taka, słuchajcie, magiczna roślinka, która przepięknie pachnie, więc jak macie bez koło domu, to właśnie w maju, a zwłaszcza wieczorem, wydziela przepiękną właśnie woń, którą się można delektować, nie, Wiktoru? No. Tak, ja go bardzo lubię wąchać. I moi drodzy, jak w ogóle go przygotowuję do wyrabiania, do przerabiania, bo uwielbiam go zamykać właśnie w słoikach. Przede wszystkim trzeba go dobrze obrać, więc moi drodzy, jeżeli coś robimy z tego pięknego lilaczka, to nie wystarczy, że odłamiemy tutaj o ten kwiatostan, czy ten kwiatostan, zaraz Wam pokażę, o tutaj ten, popatrzcie, czyli musimy odciąć same kwiatki, odciąć, pobrywać najlepiej. O, wszystkie kwiatuszki, ja tutaj zbieram sobie go do miseczki, bo wczoraj cały pół dnia skubałam sobie te kwiatuszki, bo popatrzcie, tutaj zostaje taki ogonek, jak ściągniecie te kwiatuszki i jeżeli byście go przerabiali i dawali do przetworów i te ogonki zostaną, to one będą dawać taką właśnie nieprzyjemną goryczkę. Więc do przetwarzania wykorzystujemy, widzicie to, same kwiatuszki, właśnie te, co oberwałam. Czyli sobie trochę trzeba, słuchajcie, podubać, ale jak się dojdzie do wprawy, to pomalutku, pomalutku, zobaczcie. O, fajnie. Widzicie? Fajnie go można sobie wyskubać. A jak się skubię te kwiatuszki, to słuchajcie, też mnóstwo przemyśleń do głowy przychodzi i mi też właśnie takowych pomysłów i przemyśleń dość dużo wczoraj do głowy przyszło. Między innymi o talentach, może Wam kiedyś o tym właśnie powiem. O talentach, o tym, jak oddajemy energię innym, niestety bardzo często, a w momencie, kiedy tworzymy z serca, tworzymy dla siebie i tą energię po prostu szanujemy swoją, to właśnie dzieją się rzeczy piękne, nie? No i moi drodzy, jak sobie tak wyskubałam tego lilaka, to pierwsze, co powstało, co Wam wrzuciłam już w poście, to były naleśniki lilakowe. I właśnie te kwiatuszki świeżutkie wrzuciłam do ciasta naleśnikowego i normalnie usmażyłam naleśniki. Zajadaliśmy się z Wiktorem niesamowicie, bo po prostu przepięknie, cudowny jest smak i strasznie fajnie, fajnie się komponuje właśnie z ciastem naleśnikowym. I moi drodzy, dlaczego warto sobie, cześć Madziu, dlaczego warto sobie takiego lilaka do gotowania, ale też nie tylko, bo Wam powiem też o innych moich patentach, stosować? Dlatego, że on ma bardzo... Tak, tak, cichutko. Bo on ma bardzo dużo wartości, między innymi odżywczych i terapeutycznych. Jest przydatny, uwaga, przy nadciśnieniu, przy żylakach, przy wszystkich infekcjach górnych dróg oddechowych, bo on też działa właśnie przeciwbakteryjnie, przeciwzapalnie, przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, działa też nieco przeciwbólowo, jest świetny w ogóle na skórę, na wszystkie trądzikowe sprawy też, na takie, wiecie, podrażnienia skórne, hamuje łojotok, więc on będzie fajny, słuchajcie, jako na przykład tonik przy problemach z tłustą, cerą, tak? Czy właśnie do szamponu, jeżeli ktoś ma włosy przytłuszczające się, to warto go też taki właśnie napar do szamponu sobie go zrobić. I teraz tak, pierwsza rzecz, którą robiłam już parę lat wcześniej, pokażę Wam tutaj, z tym, że w tym roku zmieniłam możliwość działania z picia na jedzenie, ale trochę tych soczków z tamtego roku mam, to jest sok właśnie z lilaka. I pamiętajcie, po wyskubaniu, to jest bardzo ważne, żeby wyskubać porządnie te kwiatki, po wyskubaniu tych kwiatów robię to tak, że biorę sobie jakiś garczyk, który właśnie odpowiada moim proporcjom. Do tego gara tak mniej więcej pół garczka daję danego zioła, czyli w tym przypadku lilaka, i robię taki napar. I ten napar zostawiam na 24 godziny, żeby on się fajnie naciągnął. Po czym zlewam ten sok, odciskam bardzo dobrze te właśnie kwiatuszki i do tego soku daję witaminę C. Co się przeszkadzało? Daję... No co to przeszkadzało?
Traktor przeszkadzał. No, traktor przeszkadzał. Daje witaminę C, daje sok z cytryny i co jeszcze daje? I cukier, mniej więcej około 3 łyżki na litr tego naparu. I to, słuchajcie, podgrzewam, żeby było takie dobrze ciepłe i gorące. Do słoików zakręcam i to mi się fajnie trzyma właśnie później przez całą zimę i można go dodawać, można go samego pić, bo on nie jest bardzo słodki, można go dodawać do herbaty, można sobie go popijać po prostu w, no normalnie z literatki, nie? W tamtym roku robiłam też nalewkę z tego lilaka, bo ona też ma właśnie właściwości bardzo fajne lecznicze, a nalewka, słuchajcie, alkohol ma to do siebie, że on dużo szybciej jakby wyciąga te składniki odżywcze z lilaka, te składniki lecznicze. I taką nalewkę wystarczy na przykład łyżeczkę sobie zjeść, nie wiem, 2 razy dziennie na przykład, nie? I ona będzie też fajnie działała i taką nalewkę, słuchajcie, też można dodawać właśnie do toników, nie? Czyli napar jakiś ziół, można taką nalewkę sobie do tego naparu dodać. Kolejna rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna, a w tej chwili zwłaszcza, to robię sobie, słuchajcie, maceraty olejowe z lilaków i tutaj właśnie jest ten wczorajszy zrobiony, tylko słuchajcie, przy lilaku bardzo ważne jest to, żeby pamiętać, że zalewamy lilaka ciepłym olejem bądź oliwą, ale mi się wydaje, że przy podgrzaniu to jednak wolę olej jakiś dobry. Dlatego, że oliwa niekoniecznie znosi dobrą temperaturę, więc ja stosuję po prostu olej. Upycham sobie, słuchajcie, te kwiaty w słoiku i podgrzewam olej mniej więcej do temperatury 40 stopni i takim ciepłym olejem zalewam ten słoiczek. Warto sobie, słuchajcie, wcześniej przed zalaniem olejem też spryskać alkoholem te kwiatki, bo one szybciej puszczą też te wartości odżywcze do oleju. I teraz tak, oliwa, olej służy mi na kilka różnych właściwości, brakło mi słowa, kilka różnych sposobów. O. I moi drodzy, te kwiaty, które tam w środku są, możecie sobie właśnie później użyć na przykład do naleśników, czy do ciasta można je, słuchajcie, dodać wyłowione z tego oleju. Natomiast sam olej po zlaniu i słuchajcie, on już jest do użycia, jak macerujemy go 2 tygodnie, czyli zalewamy go ciepłym olejem, po 2 tygodniach on już te wartości odżywcze fajnie do tego oleju Wam odda. I wtedy możecie sobie te kwiaty wyłowić, zrobić sobie na przykład, nie wiem, muffinki, tak mi przychodzą do głowy, nie? Że można po prostu do ciasta tych kwiatów troszkę dodać, dlatego że one jak coś pieczecie, czy robić jakiś sosik, to one fajnie zmiękną. Natomiast same z oleju są takie trochę gumniaste, ciągnące, nie? Czyli jeżeli dajecie na przykład do smoothie, to warto je po prostu zmiksować, nie? A jeżeli dajemy do naleśników czy do wypieków, to można po prostu takie gotowe z oliwy, czy właśnie, zaraz Wam powiem z czego, dołączyć, nie? Wyłowione. Natomiast do czego używam ten właśnie olej? Właśnie do skóry, do smarowania takich zmian skórnych, w tym, uwaga, do żylaków, bo on też jest fajną bazą. I do niego właśnie dodaję olejki i tutaj Wam przyniosłam właśnie takie, które jakoś poczułam, że one się świetnie komponują już kolorystycznie. Zobaczcie. Lawenda, która też rewelacyjnie działa na skórę. Na oparzenia, słuchajcie, też jest świetna. Na rany wszelkiego rodzaju. Bardzo szybko goi, więc też olejki, pamiętajcie, że na skórę warto stosować w rozcieńczeniu, więc taki olej z, między innymi z lilaka będzie świetną bazą do takiego olejku. Przyszedł mi do głowy Serenity, to jest taka mieszanka olejków wyciszających. Pozwólcie, że się podelektuję. Nie? Ty też go uwielbiasz. Wiktoru, słuchajcie, zawsze sobie na wieczór życzy Serenity i on uwielbia go wdychać. Chcesz? No. Ja go też uwielbiam. Jest po prostu magiczny. Przyszło mi do głowy też, słuchajcie, Palmarosa. To jest właśnie taki olejek też świetny właśnie na skórę i też, słuchajcie, na emocje. Ja nie wiem, dlaczego te kwiatowe właśnie połączenia bardzo fajnie działają wyciszająco, tak uziemiająco trochę, nie? I przyszedł mi do głowy Adaptive. On jest po prostu taki mocny kwiatowy. Troszkę ma inny kolor, nie? Chcesz trochę? Dawaj łapkę. No, co robimy? Wąchamy. Wąchamy. Co trzeba najpierw robić? Potrzeć? Tak. Tak. I?
powąchać. No i teraz tak, jak robię, słuchajcie, takie maceraty z takie mieszanki olejkowe. Daję sobie do buteleczki, właśnie między innymi do takiego roloniku na przykład. To jest, słuchajcie, taka buteleczka z taką kuleczką. Daję sobie po prostu po 4-5 kropelek, w zależności od tego, jak po prostu mi dusza podpowie, danych olejków. I słuchajcie, wiecie co ostatnio odkryłam? Że właśnie do tych mieszanek pięknych, zapachowych, świetnie mi się zaczął komponować bardzo mocny olejek z kominku. I on tak podkręcił, słuchajcie, zapach tych mieszanek, że aż się niesamowicie zadziwiłam, nie? I tak, daję sobie właśnie, czyli na przykład, dalibyśmy te trzy olejki do takie mieszanki, bo te w roloniku, które są już gotowe, pamiętajcie, że one są już rozcieńczone, czyli je można gotowe na skórę. Natomiast w tych buteleczkach to są mieszanki takie właśnie mocne, więc je dajemy do mieszanek, tak? I daję sobie po kilka kropelek danego olejku do tej buteleczki i to, słuchajcie, dopełniam właśnie jakimś moim ulubionym maceratem. Czyli można właśnie, jeżeli chcecie coś takiego właśnie na żylako skórę na przykład mieć, nie, czy jakoś właśnie jako takie wsparcie skóry na twarzy, to warto sobie właśnie taki rolonik zrobić. I słuchajcie, ten rolonik jest o tyle też fajny, że jak sobie posmarujecie na przykład rękę, ja sobie to rozcieram i wiecie co robię? Po prostu robię coś takiego, że wmasowuję, słuchajcie, w skórę tą odrobinkę, bo takiego też maceratu wystarczy po prostu naprawdę odrobinka, żeby on już po prostu świetnie, świetnie zadziałał. Więc to jest kolejny mój patent lilakowy na mieszanki olejkowe. Taką bazę właśnie do tych mieszanek. Kolejna rzecz, którą sobie uczyniłam wczoraj na już, to sobie przesypałam, słuchajcie, tego lilaka cukrem. I on, nie planuję go długo trzymać, bo planuję go wykorzystywać już od razu, ale właśnie pamiętajcie też, jak przy kurdybanku, jak Wam mówiłam, tu samo robimy z cukrem. Cukier jest, musi być od spodu i musi być od góry, żeby ten lilak Wam się nie zepsuł. I przesypywałam sobie właśnie warstwę cukru, warstwę lilaka. I to mam tak w kuchni do dodawania do potraw na już, nie? No i kolejny patent, który wczoraj sobie wymyśliłam, to jest lilak w miodzie. Tylko pamiętajcie, miód trzeba rozpuścić, żeby on był płynny, żeby Wam się dobrze wymieszał. I zatapiałam sobie tego lilaka. Najpierw pchałam w słoiku, a później zalewałam go miodem. Tylko pamiętajcie, żeby patrzeć na to, żeby ten miód przeszedł Wam całkiem do końca słoika, bo jak nalewacie, on chwilę potrzebuje, tak samo jest z olejem, jak zalewacie, że on w pewnym momencie jeszcze te kwiaty po prostu się napiją i on wciągnie te kwiaty. Miód Wam będzie się ustawiał tak, o, popatrzcie, na dole, te kwiaty Wam pójdą do góry, tylko trzeba pilnować, żeby ten słoiczek był zapełniony do samej góry miodem, żeby tam Wam nie złapało jakieś właśnie pleśni. I właśnie ten lilak z góry miodowy też świetny właśnie do ciast, do deserów, do smoothie. Można go, słuchajcie, dodawać po odrobince i go po prostu też spożywać. Tak samo jak w tej oliwie. I pamiętajcie, słuchajcie, też przy oleju, jak sobie dolewacie, to on też, patrzcie, za jakiś czas, ile on opadł, żeby też od góry zawsze był olej. To jest też bardzo, 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 bardzo ważne. Więc to są, słuchajcie, takie moje patenty na już lilakowe. I uwaga, co jeszcze można zrobić? Ja w tym roku nie robiłam, aczkolwiek w tamtym roku właśnie sobie uczyniłam taką herbatkę. Też pamiętajcie, skubiecie te same kwiatuszki, to jest bardzo, bardzo ważne. I można sobie zrobić taką herbatkę fermentowaną. Jak zrobić herbatkę fermentowaną? Właśnie te kwiaty upychacie bardzo ciasne do słoiczka. To jest bardzo ważne, żeby one były ciasno upchane i dobrze ubite. I taki słoiczek wystawiacie sobie na słoneczko na 2-3 dni, żeby puściły ten aromat do słoika. I w momencie, jak otworzycie słoik i poczujecie ten po prostu ten specyficzny zapach, czyli pamiętajcie, słoik ciasno upchane, słoneczko i zamknięty słoik. I po tych 2-3 dniach wyciągacie sobie te kwiaty lilaka z tego słoiczka i trzeba je wtedy bardzo dobrze wysuszyć, bo one wtedy, jak puszczą Wam troszkę tej takiej fermentacyjnej woni, to je pamiętajcie, że trzeba bardzo dobrze rozłożyć, żeby one się Wam nie pozlepiały, bo wtedy bardzo szybko Wam złapią wilgoć i się dobrze nie wysuszą, więc je rozkładamy najlepiej na
jakimś pergaminie w zacienionym miejscu, żeby one po prostu bardzo dobrze wyschły. I jak będą właśnie dobrze wysuszone, to taka herbatka jest też cudowna, słuchajcie, normalnie jako herbata do picia, nie? Więc to jest taki kolejny patent, który też wytestowałem, też warto sobie taką herbatkę własną po prostu zrobić. Czyli pamiętaj, popatrzcie, moi drodzy, lilak, piękny zapach. I w większości nas pewnie się kojarzy tylko z zapachem, nie? A on ma tyle właściwości, tyle dobra, które możemy wykorzystać, przerobić, zamknąć w słoiczku i delektować się tym bzem nie tylko w maju, ale przez cały rok. I na co działa? Czyli pamiętajcie, skóra przeciwbakteryjnie, wzmacnia też wątrobę. O, właśnie, zapomniałam Wam powiedzieć. Wątroba, toksyny. Też układ pokarmowy wspomaga. Skóra, włosy, łojotok, żylaki, nadciśnienie. Czyli popatrzcie, kolejny kwiatuszek, który rośnie właściwie wszędzie, który ma moc właściwości. A ile z nas ludzi sobie z tego zdaje sprawę, że tak naprawdę lekarstwo Wam rośnie wszędzie, tylko wystarczy się nad nim pochylić, uszanować, zebrać, podziękować i delektować się tym wspaniałym pięknem. Dziękujemy Wam serdecznie za uwagę. Pozdrawiamy Was serdecznie. Korzystajcie z tej pięknej natury, bo właśnie matka natura nam daje to, co ma najlepszego, a my ludzie chyba powinniśmy sobie przypomnieć, jaka to jest właśnie ogromna moc i że tak naprawdę możemy na wyciągnięcie ręki mieć zdrowie. Nie, Wiktoru? No. No właśnie, i do jedzenia, i do picia, i do smarowania, i do czego sobie tam zamarzycie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Masz się pa, pa. Pa, pa.